Uwaga, pięciu zawodników w murze. Uwaga, Tomasz Śliwa i prosto w mur. Ale jeszcze przy piłce płomień. Śliwa i prawie była bramka. Dobra okazja płomienia do zdobycia pierwszego gola w tym spotkaniu. No i sprawienie małej niespodzianki na sam początek meczu. 25. minuta gry. Tomasz Śliwa. Jednak dośrodkowanie w pole karne i bramkarz tutaj gospodarzy. Nie ryzykuje. Jedną ręką wybija piłkę na rzut rożny. Anonimową dla kibiców z Trzcianki. Uwaga, bezpośrednio na bramkę. Groźnie, tuż obok słupka i Przemysław Król już za chwilę rozpocznie grę. Jeski po raz kolejny leży i sędzia nie gwiżdże rzutu wolnego. A z drugiej strony boiska kontra gospodarzy. Prawą stroną. Co zrobią gospodarze? Uwaga, zawodnik. I chyba za długo. I nie ma bramki. Doskonale Przemysław Król. Młodzieżowy z Płomienia musi starać pojedynki z rywalami bardziej od siebie doświadczonymi i też bardziej od siebie fizycznie zbudowanymi. No tak to już niestety jest, że młodzieżowcom zawsze jest trudniej w rywalizacji z zawodnikami, którzy wiele lat toczą boje na takich boiskach. Teraz uwaga i gol! Mamy bramkę, proszę Państwa! Jeden do zera dla Płomienia. 42. minuta spotkania. Zdecydował się na uderzenie i mamy 1 do 0. Kto był strzelcem? To był chyba Michał Gucia, o ile się nie mylę. Jednak Kamil Maciejewski, a więc tak jak mówiłem, no musi tutaj troszeczkę nieraz z tymi rywalami na inny sposób polegać na swoim sprycie. Zrobił to doskonale. Prowadzi w Trzciance z Lubuszaninem 1 do 0. Ani muszę ruszyli gospodarze. Uwaga! Uwaga i nie ma bramki. Uderzenie obok bramki. Przegrywa pojedynek w powietrzu. Dawid Pawlik i Michał Kaczmarek. Kaczmarek dobrze, on bardzo dobrze radzi sobie w środku boiska. Kaczmarek. Kaczmarek decyduje się na uderzenie. Kaczmarek, aj, za mocno, zdecydowanie za mocno. Nie brał pod uwagę takiego scenariusza śródmiejscowych, że zdobycie inne ilości punktów jak 3 tutaj nie wchodzą w rachubę. No a jednak po pierwszej połowie mamy niespodziankę i kolejna akcja zespołu z Przeprosteni. Pawlik zdecydował się na uderzenie i broni bramkarz gospodarzy. No mamy teraz, mają teraz szczęście zawodnicy z Trzcianki. Mamy tu drożny. Ale przyjmują piłkę gospodarze, którzy coraz bardziej, coraz śmielej zaczynają atakować. A teraz gospodarzy, gości, uwaga! I kolejna sytuacja gospodarzy. Nie ma bramki. Teraz strata. Łatwa strata Jakuba Wośkowiaka. Czy to będzie miało? I poprzeczka! Mamy szczęście, proszę Państwa. Spieszy się zawodnikom z Trzcianki i myślę, że oni w tym momencie byliby zadowoleni nawet z jednego punktu. A więc jeszcze Płomień musi w tej końcówce uważać. Jeszcze jedna akcja. Tutaj piłka przelobowała wszystkich. I gol! Niestety gol! Jarosław Feciuk. Jarosław Feciuch w pole karne.
głową tam niestety. I mamy znowu wiele szczęścia. No za marny. Przemek, co się stało w końcówce? Doskonały dzisiaj mecz grałeś. Wszystkie piłki wyciągałeś i ostatnia akcja zespołu z trzcianki. Niespodziewanie piłka wpadła do twojej siatki. No tak, tam była taka... Pod tą bramką są takie same kępy, że piłka nie wiadomo w którą stronę poleci do ostatniego momentu i tak właśnie. Niby łatwa piłka, w ostatnim momencie odbiła się od kępy i wpada do bramki. Tak po tej akcji widziałem, że tak patrzyłeś na swoje ręce, raz to na ręce, raz to na trawę właśnie. Nie mogłeś uwierzyć, że ta piłka jednak wpadła do bramki. Tak, bo cały mecz się fajnie grało, a to w ostatnim momencie tak przez boisko, bo już praktycznie miałem ją w rękach, a ona skozowała w ostatniej chwili. Jesteście zadowoleni z tego wyniku? Czy remis was satysfakcjonuje, czy jednak pozostał żal, że tych trzech punktów stąd jednak, jakby nie patrzeć, sensacyjnie nie wywozicie? Tak, nie, no jeden punkt też dobrze na boisku rywala w czwartej lidze. Po ostatnim ich meczu wygrali 6-1, trochę byliśmy nastawieni na walkę do ostatniej minuty, żeby chociaż ten punkt ich wywieźć. Dobry mecz pana zespołu przez praktycznie 90 minut. Chwila nieuwagi, mały błąd i wwozicie jeden punkt. Po raz kolejny tracicie bramkę w końcówce. No tak, ja zdawałem sobie z tego sprawę, że w czwartej lidze będziemy płacić przygotowaniem fizycznym. Dlatego, że trenujemy, tak jak powiedziałem już od dawna, dwa razy w tygodniu. Jest to troszeczkę problem, bo ludzie pracują i nieraz paru zawodników jest, nie ma go cały tydzień na treningu. No a tu jest poziom zdecydowanie wyższy, zespoły grają bardzo szybką piłkę, także no na razie będziemy płacić te frycowe za to. Nie? To zdrowie będzie decydujące tutaj, nie? Czy ten wynik pana dzisiaj satysfakcjonuje, czy tak jednak troszeczkę jest żal? No jasne, że niedosyt. Poprowadzić 1-0 i dostać tam w 92 minucie. No tak, ale gospodarze jednak trzeba uczciwie powiedzieć, że zasłużyli na tą bramkę, bo drugą połówkę mieli przewagę i było nam trudno cały czas się bronić. Nie było troszeczkę przetrzymania i zabrakło nam tego zdrowia jednak. I powinniśmy zmiany porobić, no ale brakowało nam dzisiaj 5 ludzi. Także te zmiany były jakie były. No właśnie, w bramce Przemysław Króla, a nie Jakub Borkowski. Tutaj była taka pierwsza, można powiedzieć, troszeczkę niespodzianka. Jakub cały sezon praktycznie w tamtym sezonie bronił. Przyszedł nowy zawodnik, nowy bramkarz, jest rywalizacja w składzie i Przemek wystąpił i trzeba przyznać, mimo tego błędu zagrał dobry mecz. Tak, oczywiście. W tej chwili to mamy dwóch równych bramkarzy, bo w okręgówce no to niestety, ale drugi nasz bramkarz odstawał trochę do Przemka i dlatego Przemek, nie Przemek, tylko Kuba bronił to wszystko. Nie? Teraz są równi, no będziemy dawać im bronić po meczu. No niech bronią, jest czwarta liga, niech zobaczą chłopacy, jak to wygląda. Nie?